Witam Państwa na spotkaniu zorganizowanym przez klub imienia Romana Dmowskiego. Drugie bodajże spotkanie oddziału w Bełchatowie. Może nie jest nas tu jakoś bardzo dużo, ale zawsze od tego trzeba zacząć. Dziękuję serdecznie za przybycie i witam serdecznie, a przede wszystkim witam naszego dzisiejszego gościa, doktora Jana Przybyła, wieloletniego wykładowcę historii Kościoła, historii kultury polskiej, historii kultury i generalnie znanego w kręgach prawicowych łódzkich i regionu łódzkiego. A tematem dzisiejszego spotkania jest, czym jest polskość. Jeszcze tak, już prosiłem o wyciszenie telefonów i jeszcze tak informuję, bo po spotkaniu jest zawsze zamieszanie, że po spotkaniu można zostawić mail i otrzymywać informacje o działaniach klubu dmowskiego i w Bełchatowie, i też gdzie indziej. Już nie będziemy przedłużać. Ja również witam Państwa na tym spotkaniu, jako pełnomocnik klubu Roman Dmowskiego i również Pana doktora serdecznie witam. Jakbyśmy tak popatrzyli po różnych podmiotach politycznych, różnych partiach i ugrupowaniach politycznych, to oczywiście wszyscy wiedzą, czym jest polskość. I definicja tej czy innej grupy jest jedynie słuszna. Jest jedynie słuszna. Ci nie mają racji, bo to nie jest polskość. Polskość to jest to, co my mówimy, że to jest polskość. Tak samo patriotyzm, niepotrzebne skreślić. Prawda? Gdzieś każda grupka ma swoją jakąś definicję patriotyzmu, polskości i oczywiście jedynie słuszną definicję. A jak to wygląda? Otóż wygląda to w ten sposób, że kiedy Polska straciła niepodległość, dopiero wtedy na poważnie zaczęto zastanawiać się, co to ta polskość tak faktycznie jest. Dlatego, że przez setki lat Rzeczpospolita była tworem wielonarodowościowym, była tworem wielokulturowym, była tworem wieloetnicznym i ponieważ następowały pewne procesy związane z tym, że pewne grupy mówiące różnymi językami, wyznające różną religię, mieszkały tak blisko siebie, żyły razem. Bardzo często dochodziło do, ja mówię w kręgach chrześcijańskich, do małżeństw mieszanych, że ludzie nie przywiązywali praktycznie większej wagi do pewnych rozróżnień, do pewnych dystynkcji. Zawsze, i to zresztą to nie tylko Polski dotyczy, zawsze pytanie o swojskość pada w momencie, kiedy dochodzi do jakiejś konfrontacji z jakimś zewnętrznym wrogiem. To wtedy jest my i oni i pytanie, jak odróżnić naszego od nie naszego, jak w ogóle się odróżnić. No taka ciekawostka, za czasów Łokietka, no jeszcze Łokietek wtedy nie był królem, no doszło do zaburzeń, rozruchów w Krakowie. Kraków był miastem zdominowanym przez ludność niemiecką w tamtym czasie, w XIV wieku i dopiero od czasów Łokietka mamy sytuację, że w kościele mariackim w Krakowie zaczęto kazania po polsku mówić, bo tak to leciało msza po łacinie, kazanie po niemiecku. Więc ponieważ później, po śmierci Kazimierza Wielkiego, kiedy na tron wstąpił Ludwik Węgierski, zaczęto faworyzować Węgrów na różnych stanowiskach. Polacy się wkurzyli. No i wbrew temu, co mamy w tradycji Polak-Węgier, dwa bratanki, zaczęła się rzeź Węgrów w Krakowie. I znowu trzeba było odróżnić swojego od nieswojego. W jaki sposób? Ano latali ludzie z jakimiś mieczami, z jakimiś szablami po mieście i kazali każdemu podejrzanemu wymówić słowo chrzan. Kto nie umiał wymówić słowo chrzan, no to było kęsim, prawda? Więc znowu to, jak odróżnić Polaka od niepolaka? No, czy potrafi słowo chrzan wymówić? To takie były bardzo proste sposoby odróżnienia, dlatego że ludzie praktycznie w tamtym czasie nie różnili się strojem na przykład. No Żydzi się musieli wyróżniać specjalnym strojem jakimś. No. Natomiast chrześcijanie się tym nie wyróżniali. Szlachta na przykład
zwłaszcza w wyższych sferach, prawda, gdzieś tam mówiła po łacinie. Bardzo długo nie było konieczności odróżniania się od innych. Co odróżniało swojego od nieswojego? A no takie rzeczy z naszego punktu widzenia, powiedzmy ze strony narodowców, to były mało istotne historie. A no na przykład ulubione potrawy, co kto je. Patrzcie, jak to nawet jeszcze w potopie mamy, szczególnie w potopie, na przykład w przypadku zetknięcia się Polaków i Litwinów. Jak nazywał Zagłoba Harłampa, sługę Janusza Radziwiłła, Litwina, boćwiną, prawda? Się nabijali z tych Litwinów, że oni tą boćwinę jedzą. Jak się nabijali z Białorusinów, na nich mówili bulbaszy, prawda, że kartoflarze znowu, nie? Czechów zawsze identyfikowano z knedlikami. I tak dalej. Po prostu pewne przyzwyczajenia jakieś, powiedzmy, kulinarne już odróżniały swojego od nieswojego. A ten to jest boćwina, a ten to jest kartoflarz, prawda? I tak dalej. Patrzcie, jak to ciekawe. Na przykład bardzo często tak samo Żydów identyfikowano, nie? Cebula, czosnek, prawda? Po dziś dzień to funkcjonuje. Więc są różne poziomy gdzieś tam identyfikowania, ale te problemy były podnoszone zawsze gdzieś tam, a to było takie pół żartem, pół serio takie, prawda? No ta boćwina to poczciwy człowiek, w gruncie rzeczy nasz i tak dalej. Tak samo w XVI wieku szlachta w Polsce, zwłaszcza ta bogatsza szlachta, to była, no, to byłoby dla dzisiejszego niejednego narodowca wręcz szokiem, gdyby się dowiedział, że izba poselska i izba senatu była prawie zdominowana przez protestantów, prawda, i prawosławnych w połowie XVI wieku. I gdzie jest to Polak-katolik, prawda? Gdzie masa polskiej szlachty, prawda, była kalwińska. Dlaczego kalwińska, a nie luterska? Na luteranizm miasta przechodziły. Gdańsk, Toruń, prawda? A natomiast szlachta przechodziła głównie na kalwinizm. Ano dlatego, że w Polsce już wtedy, w połowie XVI wieku, już tam zaczęła pokutować ta ideologia równości. Równości. Polska szlachta nienawidziła jakichkolwiek w ogóle myśli o arystokratyzmie jakimkolwiek. Wszyscy jesteśmy równi. Tymczasem w luteranizmie, po pokoju augsburskim, na zasadzie cuius regio, eius religio, władca krajowy był jednocześnie głową kościoła. No, dla polskiej szlachty to byłoby absolutum dominium. Żeby jeszcze król panował, prawda, nad sumieniami, to byłoby nie do pomyślenia. Więc szlachta przechodziła na kalwinizm, gdzie szlachcic, właściciel dóbr, odgrywał najważniejszą rolę w gminie. Jako patron tak zwany. Miał swoją ławkę, swoje krzesło w zborze, prawda, i trząsł tym zborem jako patron. Takim patronem kalwinów litewskich byli birżańscy Radziwiłłowie na przykład. Więc oczywiście cała masa, na przykład Firlejowie, zborowcy i tak dalej, była cała masa przedstawicieli właśnie kalwinizmu wśród tych bogatych rodów, i polska szlachta nie dopuszczała do jakiejkolwiek dysputy na tematy religijne w sensie upośledzenia praw innowierców w XVI wieku. Był taki ksiądz Stanisław Orzechowski z Przemyśla, notabene wnuk Batiuszki Prawosławnego, który, ten ksiądz Orzechowski, był chyba najlepiej wykształconym człowiekiem w Europie tamtych czasów. 17 lat spędził na podróżowaniu po Europie i na studiowaniu. Poznał osobiście Lutra i Melanchtona, którzy go próbowali naciągnąć, prawda, na reformację. Nie dał się. Człowiek, który bardzo dobrze znał akurat ideologię protestancką. I po tych 17 latach wojaży po Europie i po tych 17 latach studiów wrócił do Polski. Został księdzem i się ożenił. I wybuchł wielki skandal. I biskup chciał go aresztować, a szlachta nie pozwoliła. A to jest nasz brat. I żaden klecha nie będzie po szlachcica ręki wyciągał. Tak,
Szlachta była bardzo silnie antyklerykalna w tamtym czasie. Nie będzie nam... szlachcica ma prawo sądzić wyłącznie sąd szlachecki, sąd sejmowy, a nie jakiś sąd biskupi, nie jakiś klery. Tak! No i oczywiście szlachta udaremniła jakiekolwiek zakusy na Orzechowskiego, jakiekolwiek próby aresztowania go, jakiekolwiek próby w ogóle ukarania go. Mało tego, przez kilkanaście lat żaden sejm nie rozpoczął obrad, zanim szlachta nie wymogła kolejnego przedłużenia listu żelaznego dla księdza Orzechowskiego, zapewniającego mu nietykalność. Szlachta nie chciała w ogóle słyszeć o jakiejkolwiek dominacji, prawda, jednego wyznania. Kiedy Henryk Walezy został sprowadzony do Polski po śmierci Zygmunta Augusta, to już było po nocy świętego Bartłomieja w Paryżu. To musiał zaprzysiąc pakta konwenta, gdzie był gwarantowany pokój między religiami. A on się wahał, nie chciał. A marszałek mu powiedział, nie zaprzysiężesz, królem nie zostaniesz. To jest Polska, zazgrzytał zębami, ale podpisać musiał. Tak, to jest Polska. A jak jeden chyba z nuncjuszy tam proponował Zygmuntowi Augustowi, jeśli się nie mylę, żeby zaprosić na ucztę przywódców innowierczych i ich wytruć, to jak się szlachta o tym dowiedziała, to z szablami ruszyła go bigosować, to w przebraniu musiał wiać z Polski. Bo nie do pomyślenia. Więc wyznanie nie mogło być tym czynnikiem identyfikującym, Polak czy nie Polak. Bo była cała masa Polaków, nie katolików. To jak to jest? Więc zaczęto się zastanawiać nad tym wszystkim poważnie w XIX wieku, kiedy już Polska była pod zaborami. Bo tak to mówię. Jak były okresy pokoju, no to byśmy rozróżniali. Wiadomo, Żyd się odróżniał zdecydowanie religią, wyglądem. Oni się trzymali tego, mieli swoje kachały i tak dalej, więc to było państwo w państwie. Notabene to Marian Miszalski na jednym spotkaniu bardzo to dokładnie omówił. Natomiast cała reszta, no to było na zasadzie takiego folkloru. Jakaś garstka Tatarów gdzieś tam na Litwie, zwana Lipkami i tak dalej. No Ruś. Ruś prawosławna, no później częściowo Unia i znowu ta Unia i znowu nieporozumienia. My bardzo mało o Unii Brzeskiej wiemy. To, co wiemy, to jest 90% nieprawda. Jakbyśmy teraz dorwali się do dokumentów, no my wiemy na przykład o męczennikach podlaskich, tych męczennikach unickich, że tam władze carskie z powrotem na prawosławie, gdzieś tam tego oni się nie dali, były ofiary śmiertelne i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt jakoś nie mówi o tym, że w XVI-XVII wieku była cała masa ofiar ludzi, którzy nie chcieli przejść na Unię z prawosławia i płacili za to życiem. O tym się nie mówi, a szkoda. W każdym razie to nie było wcale takie proste. Całe oddziały wojska robiły najazdy, zabierali, prawda, cerkwie, zabierali klasztory, zabierali ziemię i tak dalej, i tak dalej. I co ci ludzie potem nie mieli iść do wroga w razie czego? Po pomoc? W każdym razie mamy tutaj taki traktat. W 1845 roku w Paryżu ukazuje się takie pismo Teraźniejszość i przyszłość. To sobie można ściągnąć z internetu, wystarczy wpisać Teraźniejszość i przyszłość 1845, to nam wyskoczy, można sobie skopiować. I tutaj Bronisław Trętowski, twórca tak zwanej filozofii narodowej w obrębie polskiego romantyzmu, napisał taki obszerny traktat, tutaj zamieścił, o wyjarzmieniu ojczyzny. Bardzo ważny traktat, uważam, każdy Polak powinien to przeczytać. I to nam się wtedy oczy otworzą, a włos na głowie zjeży momentami. I on tutaj pisze, zastanawia się, jakie są, co decyduje o tym, że narodowość jest taka albo inna. I tutaj po kolei analizuje najrozmaitsze czynniki. No dzisiaj ludzie by mogli mówić tak, no zaraz, to jest najbardziej prymitywne, najbardziej związane z biologią, krew. Krew. Czysto polska krew, żadnych domieszek, obcych i tak dalej. To krew o tym decyduje. Ale to jest najbardziej prymitywne, to jest poziom zwierzęcia. Ktoś inny powie, to jest religia. No, widzieliśmy, jak w XVI wieku to wyglądało, prawda? Że to wcale tak nie było znowu. Język. Język.
Ale i teraz po kolei te wszystkie rzeczy analizuje Bronisław Trętowski. Bardzo ciekawie i mówi tak. Zaraz. No zacznijmy sobie od krwi. Mamy całą masę przykładów w dziejach Polski, mamy całą masę przykładów, że rodowici Niemcy, Litwini czy Rusini się polonizowali. Że Irlandczycy przez setki lat mówią po angielsku, chyba 5 czy 6% tylko po wsiach gdzieś tam zabitych po gelicku mówi, czyli językiem celtyckim, a mimo tego oni nie powiedzą, że są Anglikami, nienawidzą Anglików, prawda? Tak. I sami się czują Irlandczykami. Że Grecy byli kilkaset lat pod okupacją turecką, a nie stracili swojego języka ani kultury. Że Bułgarzy byli 500 lat pod okupacją turecką, nie stracili ani swojej religii, ani swojej kultury, ani swojego języka. Więc co tutaj może o tym tutaj decydować? I tutaj na początku, no tak, zaraz. Możemy mieć naród bez państwa. Są liczne tego przykłady. Naród bez państwa, właśnie Grecja, właśnie Irlandia, Polska. Polska. Tak jest, kultura polska, jak ona wyglądała w połowie XIX wieku, bardzo wysoko, na emigracji gdzieś tam, prawda? Bardzo wysoko stała, a państwa nie było. I śmiem twierdzić, że kultura polska o niebo wyżej stała wtedy, kiedy państwa nie mieliśmy, niż wtedy, kiedy mieliśmy. To jest ciekawe. Kultura w ogóle polska, włoska, francuska, każda inna stała o niebo wyżej w czasach, kiedy nie było mowy o ministrze kultury i o ministerstwie kultury i u tych wszystkich urzędasach. W każdym razie ojczyzna, Karol Liebelt, no, ci ludzie się znali jak łyse konie. Karol Liebelt, jeden z filarów polskości Wielkiego Księstwa Poznańskiego, napisał taki traktat o umiłowaniu ojczyzny, albo o miłości ojczyzny. I on tam rozważa takie kwestie, co to jest ojczyzna. Ojczyzna się bierze z ojcowizny. Jest ziemia, gdzie są prochy moich przodków na cmentarzu, gdzie mam swoje kawałek swojego gruntu i tak dalej. To jest moja ojcowizna i stąd się bierze ojczyzna. I mówi, zaraz, mają pretensje, że chłopi nie poszli do jednego, do drugiego powstania. A za co oni się mieli bić, jak oni nie mieli własności? Za swojego dziedzica, za karbowego, który ich batem okłada i pędzi do roboty? Dajcie im własność, to wtedy się o tą własność będą bili. I w 20 roku chłop polski pokazał, że wystarczyło mu powiedzieć, jak nie będziesz się teraz bił, to pójdziesz do kołchozu i ci to swoje poletko zabiorą i tą twoją ojcowiznę i chłop poszedł się bić wtedy. Tak, bo miał ojcowiznę, miał się o co bić. Więc ojczyzna i ojcowizna to jest jedno z drugim. Tyle wolności, ile własności, mówił Liebelt. Tyle wolności, ile własności. Człowiek, który nie ma własności, zawsze będzie musiał do kogoś wyciągać rękę. Nie było reprywatyzacji po 89 roku. Nie było reprywatyzacji. Okradła komuna masę ludzi. Ja nie mówię tylko szlachtę, arystokrację, tam, prawda, dziedziców i tak dalej, ale całą masę różnych właścicieli, fabryk, fabryczek, a nawet było 37 tysięcy elektrowni wodnych prywatnych, które komuna w cholerę zniszczyła. Aptekarze, tak, wszystkich, tak, zniszczyła, wywłaszczyła, zniszczyła. I co? Pan Geremek się ponoć bardzo sprzeciwiał reprywatyzacji, że gdybyśmy przeprowadzili reprywatyzację, to by się odtworzyły te klasy, na których odtworzeniu nam nie zależy. Mamy socjaliści. Tak. I dlatego Polak ma być dziadokiem, Polak ma być parobkiem, ma być ciągle wyciągać łapę do państwa. Do państwa. Po dotacje, po zasiłek, te tabliczki, że coś tam zrobiono z dofinansowania Unii Europejskiej. Polak ma być żebrakiem i dziadem i specjalne kursy. Kursy, tak, jak wypełniać formularze na dotacje z Unii. Cały przemysł na tym żeruje, cała masa różnych kursów gdzieś
wykładowców, pseudowykładowców krąży po kraju i robią wykłady, jak składać wnioski, prawda, o dofinansowanie. Bardzo dobrze z tych wykładów żyją. Tak, tak. Jak żebrać. Jak żebrać, tak. Uczą Polaków, jak żebrać. Ale Polakom nie oddadzą własności, bo jak Polak by miał własność, to by się zaczął zastanawiać, czy ja muszę tyle pieniędzy aż wydawać na państwo, które mi nie służy. Państwo, które przez kilkadziesiąt lat milczało, kiedy nam obrabiano dupę na Zachodzie. Tak, teraz się odważni zrobili i się nagle się okazało, że trzeba Żydom odpowiedzieć, walnąć 50 i powiedzieć zaraz, koniec waszej tak zwanej narracji. Waszego opowiadania głupot i robienia z nas tutaj współpracowników, prawda, w Holokauście i tak dalej, dosyć. A gdzie ci ludzie byli przez kilkadziesiąt lat? Ci politycy, na których podatnik wywalał pieniądze. Gdzie było to państwo? Czy to państwo chroniło Polaków? Nie. Przed tym szkalowaniem. Przed tym szkalowaniem. Gdzie są ci zakichani specjaliści, geopolitycy, którzy brylowali w telewizorni przez całe lata i tylko broń Boże, żeby tylko nie było posądzenia o antysemityzm, prawda? Gdzie ci ludzie są? Profesor Jerzy Robert Nowak, jak pisał o tych sprawach, książka, polecam, Przemilczone zbrodnie Polacy Żydzi na Kresach 39-41. Dolepiono mu łatę. To jest taki dyżurny antysemita, tak. Michalkiewicz II, tak. Tak, są antysemici. Mnie też, jak traciłem pracę na uczelni, to mój zwierzchnik powiedział, że na Uniwersytecie Warszawskim pytali się go, czego wy jeszcze zatrudniacie tego antysemitę. Za mną jeden łaził, taki już nie żyje, który mi na korytarzu przy studentach specjalnie na głos pytał, dlaczego ty jesteś antysemitą. Tak. Ludzi z pracy wywalali. Wystarczył telefon z Gazety Wyborczej czy z kogoś innego, na przykład, że ktoś tam jakiś ten jest antysemitą i co? I odmawiano sali na przykład na spotkanie. Ile takich przypadków mamy? Solidarność pani Kurek odmówiła we Wrocławiu. Solidarność, bo gazeta lokalna napisała. Miało być spotkanie z panią doktor Kurek na tematy żydowskie i solidaruchy po prostu się wypłoszyły. No nam ksiądz Dziugan też odmówił. Pan nie wspomniał 89 rok, ktoś stworzył okrągły stół. To było planowane. Ale oczywiście. To nie był stół z powoływanymi nogami, tylko stół z kantami, prawda? Okrągły stół z kantami, tak. Tak. Doktor Ratajczak, kto go zwolnił z pracy na Uniwersytecie Opolskim? Kto? Nazwisko, prawda? Znaleźli go spalonego w samochodzie. Nie, nazwisko. Profesor Niciejak. Gdzie byli ci wszyscy ludzie, którzy podszczuwali? Podszczuwali. Gdzie byli ci, którzy dzwonili do takiej czy innej instytucji? Uwaga, bo to antysemita, uwaga, bo to. Gdzie są ci ludzie? Oni się powinni dzisiaj zacząć bać. Tak. Szechterem na czele. Za to, że byli szpiclami jakimiś, prawda, i tak dalej. Oni się powinni zacząć troszeczkę bać. Bo to, co oni gotowali ludziom przez kilkadziesiąt lat, powinno im się to teraz zgotować. Dokładnie tak. Więc nie ma zmiłuj z Polakiem, nie ma żartów. To już oni myśleli, że z Polakiem to sobie mogą wszystko zrobić. No, się przekonali, że nie, bo masa młodych Polaków, tu kolega jest świadkiem, pisze do różnych gazet, czasopism izraelskich, po angielsku i im wywala takie rzeczy, że oni po prostu kwiczą. Oni kwiczą cienko w tej chwili. Bo oni myśleli, że już Polaka zahuczą, mu powiedzą, ty jesteś antysemitą i on się zamknie. O nie. Proszę Państwa, wracając do naszego tematu. Czym jest polskość? Właśnie ja nie przyjechałem tu po to, żeby Państwu narzucić mój jakiś pogląd, czym jest polskość, tylko żebyśmy się zastanowili, że to nie jest wcale takie proste określenie tego. Bo tutaj wyszczególnione są pewne czynniki, które decydują o tym, że Polak różni się od Czecha, od Niemca, od Rosjanina i tak dalej. Właśnie czym się różni? Na pewno się różni językiem. Na pewno. To jest pierwsza sprawa. Różni się, powiedzmy, kuchnią. No kuchnia, powiedzmy, niemiecka, włoska jest inna niż kuchnia polska. Różni się mentalnością. Całą masą różnych innych rzeczy. Zaraz. Czyli istnieje jakiś zespół, jakiś zestaw różnych cech,
który się składa na to, co się niejako dziedziczy z pokolenia na pokolenie. Ktoś wyrósł w otoczeniu polskim, w polskim domu, to tak, mówi po polsku, no, odżywia się tak, a nie inaczej, prawda, bo tak mu gotują w domu od dziecka, on jest do tego przyzwyczajony. On czyta określone książki i tak dalej, i tak dalej. Do tego oczywiście dochodzi też i czynnik religijny, z tym, że to określenie Polak, katolik powstaje tak naprawdę dopiero w końcu XVII wieku po doświadczeniach, zwłaszcza tego XVII wieku, bo mamy tak, Szwed, luteranin, prawda? Kozacy, prawosławni, wojnę z Mielnickim. Turcy, Tatarzy, muzułmanie. No, Żydów nikt nie brał pod uwagę, bo to było zupełnie co innego, to było zbyt oczywiste. Więc się mówi o Polak to katolik. No Polak to katolik, bo Rusin, prawosławny albo unita, od razu było. To jest Rusin, prawda? Mahometanin, wiadomo, Tatarzyn, Turczyn i tak dalej. Więc Polak katolik. Niemiec, Luther albo Kalwin, przepraszam. No ale znowu ta zmyłka. Ta zbitka mogła powstać wtedy, kiedy wymarła birżańska linia Radziwiłłów. Kiedy Janusz Radziwiłł umarł, skończyła się ta linia kalwińska Radziwiłłów birżańska. Prawda? No Janusz Radziwiłł różne ekscesy odstawiał, jego ekonomii chłopów kijami do zboru zapędzali, a na pograniczu swoich majątków miał sprawę nawet w Sejmie o to, niszczył kapliczki, prawda, i krzyże przydrożne. W każdym razie Polska była krajem jak na tamte czasy, jak na tamte warunki, nieprawdopodobnie tolerancyjny. Żaden inny kraj w Europie taki nie był. Proszę mi pokazać w połowie wieku XVII jakikolwiek kraj w Europie niekatolicki, który by w ogóle tolerował katolików. Jak w Anglii złapali księdza na odprawianiu mszy, to go traktowali jak Williama Wallace'a. Czyli go wieszali na szubienicy, ale tak, żeby go trochę poddusić, ale żeby nie umarł. Spuszczali go ze sznura, potem uwiązywali kamor do nóg i go topili w studni, ale to też tak, żeby nie umarł, tylko żeby go troszeczkę podtopić, żeby się zakrztusił. A jak jeszcze się nie odwołał swoich błędów papistowskich, to go rozciągano na stole, prawda, i rozprówano mu brzuch, wyciągano mu flaki, odcinano, wrzucano w ogień, on jeszcze żył. Kat musiał tak to zrobić, żeby on jeszcze żył, żeby poczuł smród własnych wnętrzności palących się na ogniu. Już wiedział, że nie odwrotu już nie ma bebechów. I na końcu mu kat wyrywał serce i dopiero go ścinał. Tak, jest taka książka angielskie ofiary reformacji, nie, angielscy męczennicy reformacji. Jest taka książka, ją polecam. Jezuici uzyskali prawo wjazdu do Szwajcarii chyba dopiero w latach 60. XX wieku. W papierach angielskich po dziś dzień jest napisane, że król nie może być katolikiem. Po dziś dzień. No a jakby w Polsce spróbowano napisać, że premier czy prezydent nie może nie być katolikiem, to byłby się podniósł wielki wrzask na całym świecie, że to jest nietolerancja, a Anglia by pierwsza krzyczała, prawda? W niektórych krajach skandynawskich to w ogóle z automatu do kościoła luterańskiego narodowego przypisują. Oczywiście, że tak. Następna sprawa, proszę Państwa, słynna sprawa Rakowa. Otóż w połowie wieku XVI w zborze kalwińskim doszło do rozłamu i powstał tak zwany zbór mniejszy, czyli antytrynitarze, zwani u nas socynianami, arianami itd., itd. Otóż w 30 latach wieku XVII wybuchła głośna sprawa, rozwiązano szkoły w Rakowie, nie pamiętam 1634, nie pamiętam dokładnie, czy 37, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie rozwiązano te szkoły w Rakowie. Dlaczego? We Francji, w Niemczech czy w jakimkolwiek innym kraju tych uczniów, którzy zawinili, po prostu by ćwiartowano. Otóż uczniowie zabawiali się w strzelanie z łuku do przydrożnego krucyfiksu i ktoś to zauważył. Za coś takiego w każdym innym kraju byłoby ćwiartowanie.
A w Polsce tylko zamknięto szkołę i rozpędzono uczniów. Jakieś tam kary były, ale nikt tam na gardle, prawda, nie był karany, jak to mówiono wtedy. Po potopie szwedzkim, kiedy to polscy antytrynitarze przyłączyli się masowo do Szwedów, Sejm 1658 roku nakazał w ciągu roku porzucenie arianizmu albo konfiskata majątku, prawda, i włącznie z możliwością utracenia życia. W ciągu roku albo porzuca arianizm, albo musi sprzedać majątek i za granicę, bo inaczej to może skończyć w taki sposób. Natomiast, proszę Państwa, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jan Amos Komeński z piekła, rodem jak o nim Grzegorz Braun mówi, wybitny pedagog skądinąd, no jako jeden z pierwszych podpisał lojalkę, króla szwedzkiego zbawcą nazywał, prawda, i nawet bronił razem ze Szwedami, Leszna bronił przed wojskami polskimi w potopie. No i my mamy to, i on ma pomnik w Lesznie, ten człowiek, na Boga. Są programy Comenius, prawda, całe. Zdradą się zasłużył, po prostu. A dlaczego pomnik mu postawili? No, ze zasługi pedagogiczne. No wielkie miał. Tak, a oni później powyjeżdżali, różni antytrynitarze powyjeżdżali do Niderlandów. Władysław IV, kiedy szykował wojnę z Turcją, niektórych pościągał, na przykład Krzysztofa Arciszewskiego, wybitnego generała artylerii, który służył innym, bo w Polsce nie mógł mieszkać, no ale wtedy to już były inne czasy. To były inne czasy, kiedy to nie byli zbyt dobrze widziani antytrynitarze w Polsce. Natomiast akurat Arciszewski to ocalił Wojsko Polskie pod Zborowem, bo wybudował na przykład fortyfikacje, wały ziemne w wysokości 23 metrów, które kozacy nie mogli zdobyć. I on miał nosa, dlatego że akurat taka dygresja, bo w Zborowie, kiedy Zbaraż był oblężony, wojska polskie szły na odsiecz Zbaraża i pod Zborowem zostały zablokowane przez kozaków. Wylała rzeka, wąska przeprawa była przez bagna i agenci Chmielnickiego w Zborowie dali sygnał, prawda, że wojska polskie się rozciągnęły na przeprawie i kozacy wtedy zaatakowali. I gdyby nie te wysokie wały usypane przez Arciszewskiego, to by polskiej armii już nie było. I oczywiście Ossoliński, kłamca, kazał broszury po całej Europie w kilku językach rozpuszczać, że to on uratował Rzeczpospolitą, bo wszedł w kontrakty z Hanem Tatarskim i gdyby nie to, to by było po wojsku. Guzik, prawda, po to Han wystąpił pierwszy o pertraktację, dlatego że Chmielnicki stary cwaniak pchnął na szturm na wały kozaków, którzy byli nieobyci w ogóle z tym wszystkim. I zostali, była masakra po prostu, z tego głównego wału po prostu polska artyleria ich poszatkowała dokładnie i Han sekretarza wysłał do Ossolińskiego, więc to w ten sposób było. A odkryto, profesor Nowak w 97 roku, w XX wieku, tak, odkrył znawca fortyfikacji, odkrył w archiwach niemieckich plany bitwy zborowskiej. I fachowcy od wojskowości powiedzieli, że w tamtym czasie żadna armia by tego nie zdobyła, tego obozu. Tak go Arciszewski dobrze umocnił. Więc tak to wyglądało. Natomiast właśnie cała masa ludzi wtedy już musiała z Polski emigrować, bo niestety już się zaczynały różne naciski na to, żeby Polska była krajem jednolitym wyznaniowo. Mówię niestety, no wielu by się ze mną narodowców nie zgodziło. Zresztą mnie to mało obchodzi. W każdym razie pisze Bronisław Trętowski, że to narodowość, pewne cechy narodowe nadają pewien charakter wyznaniu religijnemu, a nie odwrotnie. To nie religia robi narodowość, tylko narodowość robi religię, nadaje religii pewne cechy. Na przykład, pisze tutaj, dużo Niemców, w wielu krajach niemieckich, wielu Niemców, Szwajcarów, Holendrów, Anglików i tak dalej, odeszli od religii swoich ojców, a nie przestali być Holendrami, Anglikami czy Niemcami. Nie przestali, a mało tego, nawet wzmocnili swoją narodowość. Bo jak się Holendrzy wyzwolili spod Hiszpanów, prawda, porzucili religię katolicką, prawda, przyjęli ten swój kalwinizm, ale jeszcze bardziej się umocnili jako Holendrzy.
bo tak to byli pod butem hiszpańskim. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie szlachta polska, jak już powiedziałem, szlachta polska bardzo mocno stała na gruncie niezależności sumienia. Jestem szlachcicem i mi nikt nie będzie mówił, w co ja mam wierzyć. Basta. I koniec. W każdym razie w XV wieku kardynał Oleśnicki trząsł portkami, bo naprawdę mu brakowało, żeby Polska przeszła na husytyzm. Tak. Czesi Jagiele ofiarowali koronę królewską. I wtedy wpadł w panikę Oleśnicki, prawda, że Polska może przejść na husytyzm. I także Jagiełło musiał się tej korony wyrzec i Zygmunt Korybutowicz, prawda, jego krewny, przejął koronę czeską. Tak, poważnie się obawiano, że Polska może przejść do obozu husyckiego. No i cała wrzawa o to była. Następna sprawa, Kazimierz Jagiellończyk. To była sprawa o biskupów we Lwowie. Kapituła wybrała kandydata, papież swojego kandydata chciał narzucić, a król swojego. Król swojego przeforsował, klątwa spadła na króla i episkopat stanął po stronie króla wtedy. To jest ciekawe. Przeciwko papieżowi. Na początku XVI wieku Ostrołuk pisał, jeżeli biskupi są z urzędu senatorami Królestwa Polskiego i jako senatorzy składają przysięgę na wierność królowi Rzeczypospolitej, a jako biskupi składają przysięgę na wierność papieżowi, który też jest władcą świeckim. To komu w razie konfliktu dotrzymają przysięgi? Pyta Ostrołuk. Bardzo ważne pytanie. Szlachta bardzo poważnie traktowała tego typu pytania. Szlachta występuje z memoriałem do króla polskiego, do Zygmunta Starego. Król Polski jest władcą potężnym i on nie musi nikomu składać żadnych ślubów posłuszeństwa. On może przy okazji swojej koronacji wysłać do Rzymu listy z wyrazami uszanowania, z informacją o swojej koronacji, a nie będzie nikomu przysięgą posłuszeństwa. Tak szlachta reagowała w XVI wieku. O tym się nie pamięta, o tym się nie mówi. Tak. W każdym razie Batorego próbowano podpuszczać. Batorego, który idąc na Moskwę po drodze zakładał kolegia jezuickie, na przykład Akademię w Wilnie, która potem w uniwersytet została przekształcona. Połock. Do końca, żeby było zabawnie, po rozbiorach nawet jezuici w Połocku urzędowali, czego nie mogli im darować masoni. I jaka wojna była, proszę Państwa, liberalizm i obskurantyzm w Polsce. Taka broszura chyba Piotra Chmielowskiego wyszła, bardzo ciekawa. Jak to się wyzywali. Masoni i inni, prawda, na tych jezuitów z Połocka mówili, że to jest Akademia Smorgońska. Otóż w Smorgoniu na Białorusi była jedyna w Europie tak zwana w cudzysłowie szkoła niedźwiedzi ćwiczonych do tańczenia na ucztach u magnatów. A jak to wyglądało? Ano niedźwiedzia stawiano na płycie metalowej, pod tą płytą rozpalano ogień i grano na fujarce. I ten niedźwiedź przestępował z łapy na łapy, bo go parzyła, prawda? Ten ogień, ten żar go parzył. I potem wystarczyło mu zagrać na fujarce, żeby zaczynał przebierać łapami, bo mu się to kojarzyło z bólem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc liberałowie i właśnie masoni wyzywali tych jezuitów z Połocka, że to jest Akademia Smorgońska. A z kolei tamci, Uniwersytet Krakowski, prawda, który był pod dużym wpływem też różnych ciekawych ludzi, mówili, że to jest pacanów, tam kozy, prawda, kują i tak dalej. Więc potem to koronel Makuszyński, pacanowie kozy kują i tak dalej. Więc ci się wyzywali, ci na tych mówili, że Akademia Smorgońska, a ci na tych, że pacanów, prawda, że tam kozy kują i tak dalej. W każdym razie te przepychanki, no to już jest oczywiście, patrzcie, czas po rozbiorach, żaden zaborca, czy to ani Rosjanin, ani Prusak nie zlikwidował u siebie zakonu jezuitów. Zakon jezuitów został rozwiązany w 1772 roku dekretem papieskim. Klemensa IV. Tak, ale ani Rosjanie, ani Katarzyna Wielka, ani Fryderyk Pruski nie zlikwidowali. To jest ciekawe. W każdym razie wtedy zaczyna się rysować właśnie ta dystynkcja, że Polak to jest katolik, a jak jest Kalwin, to znaczy Niemiec, a jak jest prawosławny czy Unita, to znaczy Rusin.
prawda? Tymczasem przez te pierwsze 200-300 lat istnienia Rzeczypospolitej, proszę Państwa, co tam się wyprawiało? Co tam się wyprawiało? Otóż Wielkie Księstwo Litewskie, my mówimy chrzest Litwy. Mówimy chrzest Litwy. W XIV wieku Jagiełło zostaje królem poślubiwszy Jadwigę, następuje chrzest Litwy i tak dalej. Proszę Państwa, chrzest Litwy. Możnowładztwo litewskie w znakomitej większości już było pochrzczone. O tym się nie mówi. Było pochrzczone w rycie prawosławnym. Chodkiewicze, Czetwertyńscy, Czartoryscy, to była ta szlachta litewsko-ruska, bo oni, kiedy tam w XIV wieku wojska litewskie weszły na tereny obecnej Ukrainy i Białorusi, wypędzając stamtąd Tatarów, to zaczynały się związki mieszane, rodziny mieszane. Jacyś możnowładcy litewscy albo wydawali swoje córki, albo żenili się z przedstawicielkami rodów ruskich. I powstawała arystokracja, możnowładztwo litewsko-ruskie. Prawda? Oni byli prawosławni. Tak, oni byli prawosławni. I teraz, w XVI wieku dopiero, następuje proces polonizowania się i przechodzenia z prawosławia, ale nie bezpośrednio z prawosławia. Bardzo rzadkie wypadki. Otóż bardzo dużo tego możnowładztwa poprzechodziło na kalwinizm. I kiedy był rozłam z Boże Kalwińskim, oni poprzechodzili na antytrynitaryzm. A później z tego antytrynitaryzmu przechodzili na katolicyzm rzymski już. Nie wracali do prawosławia. Bardzo często tak było. I to potężne rody. Potężne rody przechodziły na kalwinizm, prawda, później na antytrynitaryzm. Jacyś Chodkiewicze i inni. Tak, tak. I teraz mamy ten proces właśnie polonizowania się tej arystokracji. Jarema Wiśniowiecki w 1630 roku przeszedł na rzymski katolicyzm prawosławia, za co go matka wykleła. Tak, i po dziś dzień mówią na Ukrainie, że umarł w wieku 39 lat, bo go klątwa matki dopadła, bo że kto religię, kto wiarę przodków porzuci, ten długo nie pożyje, prawda? I tak dalej. Senator Kisiel, prawosławny, siedział w Senacie i tak dalej. No, najbogatszy człowiek w Europie. Książę Konstanty Ostrogski. Pan kilku tysięcy wsi i kilkuset miast. Po nim dobra odziedziczył książę Dominik Zasławski. Jest jego portret na zamku w Dubnie. Taki człowiek nalany grubasek w stroju francuskim, kapiącym od złota, brylantów i tak dalej. O nim pogardliwie mówił Chmielnicki, Pierzyna. Tak, to była szlachta litewsko-ruska. No, nikt o nich nie powiedział, że to są Polacy. To byli ludzie tak bogaci, że oni praktycznie byli kosmopolitami. Oni się czuli wszędzie dobrze. My myślimy, że Jarema Wiśniowiecki to był jakiś wschodni dzikus. On kończył uniwersytet w Padwie. On mówił dobrze po łacinie, po włosku, prawda? Tak, to nie był jakiś taki prostak dzikus. Hrabia Tarnowski, który założył miasto Tarnopol w XVI wieku. Znaczy hrabia, jeszcze wtedy nie był hrabią, tak. Tam na zachodzie go tytułowano hrabią, tak. Hetman Tarnowski, przepraszam. To on walczył pod sztandarami króla Portugalii w Maroko nawet. To byli ludzie światowi, nie? I teraz właśnie wtedy jeszcze nie było potrzeby takiego określania się. Ale zazdrośnie na przykład Litwa strzegła swojego stanu posiadania. I tutaj wtedy, tu się zaczynają na tym poziomie, na poziomie możnowładcy szlachcica, a nie chłopa, a nie mieszczanina. Zaczynają się pewne dystynkcje. Litwini sobie zawarowali, że urzędy ziemskie różne na Litwie mogą być pełnione przez Litwinów. Chyba że ktoś uzyska prawo litewskie, wrzeni się, majątek kupi jakiś tam na Litwie i tak dalej, ale znowu było tak, że wcale nie było tak łatwo koroniarzowi nabyć majątek na Litwie. Haha, żeby broń Boże do urzędu nie doszedł na Litwie jakiegoś. Urzędy koroniarskie niech sobie będą w koronie, ale litewskie mają być, prawda, dla Litwinów i tak dalej. Janusz Radziwiłł strasznie gardłował na Sejmach właśnie, że Polacy próbują spolonizować Litwinów. On się cały czas czuł Litwinem, Litwinem i do innych Radziwiłłów właśnie pisał, jak to wasza książęca mość tutaj jest Litwinem, a tutaj z Polakami i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj były pewne przepychanki. No Polacy straszną chrapkę mieli na różne urzędy litewskie, ale Litwini powiedzieli, o figę z makiem.
Maciejowskiego chcieli na biskupa Wileńskiego narzucić koroniarze, Litwini nie pozwolili sobie. Nie, oni mieli biskupa Radziwiła w Wilnie i basta. W każdym razie bardzo mocno Litwini stali przy, dopóki mieli mocnych przywódców, przy obronie pewnych swoich cech. Na przykład tak samo z Rusinami było. Kazimierz Wielki, wkraczając wojskiem na Ruś w połowie wieku XIV, wszędzie, gdzie wkraczał, podpisywał i zaprzysięgał, bo to było wszystko zaprzysięgane na Ewangelię, na krzyż, prawa ziem ruskich na samorząd. Tak było na przykład później nawet w Kamieńcu Podolskim, jeszcze już później za Jagiełły. Były trzy magistraty, był polski, ruski, ormiański. Ruski magistrat miał własną pieczęć cyrylicą i tak dalej. Księgi grodzkie ruskie były pisane cyrylicą. Dopiero w XVII wieku się pojawiła łacina i polski. No, bo wtedy jeden ratusz zaprowadzono w 1670 chyba roku. Połączono tę jurysdykcję lacką z ruską. Ale proszę Państwa, i tam były zaprzysiężone prawa tak zwanej religii greckiej również. I Rusini poczuli się bardzo dotknięci Unią Brzeską, że Zygmunt III Waza złamał wszystkie przywileje podpisywane od czasów Kazimierza Wielkiego aż po swoje rządy. Zygmunt III Waza to wszystko podeptał. Tak jest. I stąd też później te wszystkie... Kiedy się zaczęły wojny z kozakami? W końcu XVI wieku, po Unii Brzeskiej. Najpotężniejszy protektor prawosławia na Rusi, książę Ostrogski. Tak, tak. Największy przeciwnik Unii. Najbogatszy człowiek w Europie. Religia, język były ważne. W pewnym momencie, dopóki nikt nie tykał religii, ten tej religii, ten tamtej religii, dopóki nikt tego nie tykał, nie było argumentu żadnego. Nie było żadnego argumentu. Przyszedł potężny argument w postaci religii po Unii Brzeskiej. Zaczęto ludzi dzielić na unitów i dyzunitów, zwanych schizmatykami też przez niektórych, prawda? I już się zaczęły tarcia. Nie powtarzam, nie było wojen kozackich do czasów Unii Brzeskiej. Nie było problemów. Po Unii Brzeskiej się wszystko zaczęło. Likwidacja hierarchii całej prawosławnej. W 1620 roku w podziemiu wyświęcono hierarchów prawosławnych nielegalnie. Na co musiano przymknąć oko ze względu na zbliżające się niebezpieczeństwo i późniejszą wojnę chocimską. Chciano pozyskać kozaków, więc nie można było naciskać, prawda, na te sprawy. Oczywiście król wszystko obiecał kozakom, niczego nie dotrzymał. Kiedy oni mówili, no zaraz, ale przecież my też jesteśmy i stanowimy jedno ciało w tej Rzeczypospolitej. To jak im odpowiedziano, tak, wy jesteście częścią ciała, ale jesteście jak włosy i paznokcie, jak zanadto odrastacie, trzeba je przycinać. I stąd te słowa Chmielnickiego, jakiej wdzięczności doznało wojsko zaporowskie za krew w obronie Rzeczypospolitej przelaną, to były słowa historyczne. I to jest prawdą. I to jest wszystko prawda. I odbieranie cerkwi, odbieranie klasztorów, odbieranie ziemi, przepędzanie batiuszków prawosławnych, oddawanie klasztorów i ziemi w ręce albo rzymskich katolików, albo unitów. Chyba w 1623 roku, albo 4, nie pamiętam dokładnie, w Czernichowie, daleko za Dnieprem, 150 kilometrów, 12-wieczny sobór zabrano prawosławnym i oddano dominikanom. I od razu powstaje bunt. No patrzcie, lachy nam ukradły po prostu. No. W tamtym czasie podnieść łapę na religię, to było strzelice w łeb. Od czego się zaczęło wypędzanie Polaków, powstanie w Moskwie przeciwko Polakom, wypędzanie Polaków, oblężenie Kremla? A od tego, że jacyś pijani żołnierze sobie zaczęli strzelać z łuków do ikony, która była na miejskiej bramie. Tak. Od tego się zaczęło. Więc o tym się nie mówi. No, dlaczego Polaków wypędzili z Kremla? A przedtem ich chlebem i solą witali na Kremlu, prawda? Jako wyzwolicieli od antychrysta, prawda? Tak. I to, o tym wszystkim pisze Trentowski. Trentowski pisze tak.
że kiedyś odbierano cerkwie i oddawano Żydom w propinację. Co to znaczy? Chateaubriand pisze w opisaniu podróży z Paryża do Jerozolimy, że Turcy, okupując ziemię świętą, okupując Palestynę, święte miejsca, na których krzyżowcy pobudowali kościoły w okresie krucjat, porozdawali ważnym rodom tureckim w dożywocie. Jak turysta chciał na początku XIX wieku z Europy czy pielgrzym zwiedzić jakieś święte miejsca, czy to Bazylikę Grobu Pańskiego, czy to Bazylikę, prawda, w Betlejem i tak dalej, to musiał, siedział Turek na stołku przed wejściem i wyciągał łapę po monety, prawda? I to sporo kosztowało wstęp. To wtedy dopiero wyciągał klucze i otwierał. I dokładnie tak robiono po Unii, są na to dokumenty, że jakiś miejscowy arendarz czy jakiś inny miał klucze od cerkwi, jak Batiuszka chciał odprawić liturgię czy coś, to musiał mu zapłacić za otworzenie cerkwi. Stąd taka wielka nienawiść na Ukrainie była do Żydów, że co powstanie kozackie, to Żydów w pień rżnięto. I te chyba nie wiem, tam ile tam było tych rodzin, 400 czy 500, nie pamiętam, rodzin żydowskich, które wyszły z Ukrainy, z wojskami Jaremi Wiśniowieckiego. Kronika Natana Hanowera mówi, że gdyby nie Jarema, to by żydowska noga żywa zza Dnieprza nie uszła. Takie rzezie były Żydów, prawda? W Konstantynopolu okupowanym przez Turków Żydzi mieli monopol na handel białymi niewolnikami. No tak, tak. A jeszcze wcześniej to było, a kim był, jak to pan Marian Michalski mówi, a kim był ten słynny kupiec, prawda, Ibrahim Ibn Jakub. To był handlarz niewolnikami. Tak. Więc to już się ciągnęło od dawien dawna. Ale właśnie Trentowski mówi tak. No wy kiedyś żeście te cerkwie oddawali w propinację Żydom. A dzisiaj schizma wasze kościoły zabiera. Tak? Szczególnie po powstaniu styczniowym były bardzo na ogromną skalę rozszerzone konfiskaty, zwłaszcza w majątków klasztornych. Rozwiązywanie całych klasztorów, przekazywanie majątków cerkwi prawosławnej. Ogromne budynki, na przykład w Winnicy, sobór prawosławny. Kościół pałacowy w Tulczynie, dawna wielka siedziba Potockich, prawda, na Ukrainie. Cerkiew prawosławna. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymienić całą masę obiektów, potężnych, murowanych kościołów, które zostały przekazywane cerkwi prawosławnej właśnie. Wielki kościół karmelitów bosych XVII wieku w Kamieńcu Podolskim, po powstaniu styczniowym przekazany cerkwi prawosławnej, zamieniony na sobór Matki Bożej Kazańskiej. W 30 latach bolszewicy zniszczyli do fundamentów. Teraz fundamenty odkopano dopiero niedawno. Prawda? Cała masa budynków klasztornych i tak dalej, no w Dunajowcach na przykład, Bernardyni i tak dalej, poprzekazywana cerkwi prawosławnej. Dawny kościół franciszkanów w Kamieńcu przekazany cerkwi prawosławnej i tak dalej, więc była cała, i Trentowski pisze, wyście robili tak, no to oni robią teraz tak i czemu się dziwicie, nie? To teraz tu krzyk jest podniesiony, że tu trzeba by rewindykację, to tamto, no zaraz. Ale co myśmy robili, o tym się nie mówi. A to trzeba stanąć niestety w prawdzie i powiedzieć, że myśmy robili dokładnie to samo. Trentowski pisze tutaj, naród może być albo niepodległy, albo ujarzmiony. Prawda? Albo niepodległy, albo ujarzmiony. I teraz może ten naród mieć swoje państwo, może nie mieć swojego państwa. Ale zachowuje coś, co mu pozwala przetrwać jako naród. Parę tysięcy lat Żydzi nie mieli swojego państwa, prawda? A przetrwali jako naród. A przetrwali jako naród. Dzięki czemu? Język, religia, kultura, ale właśnie co? Cała masa, to tutaj pisze Trentowski, obyczajów, zwyczajów, praw i tak dalej, i tak dalej. Polacy, kiedy nie identyfikowali się na zasadzie krwi. Czym się odróżniali, i to podkreślali, czym się odróżniali od Francuzów, Niemców i tak dalej. Prawa Rzeczypospolitej. Ja, szlachcic, mam prawa. Król angielski czy francuski może wziąć szlachcica za łeb, wrzucić do lochu bez gadania. A tu jest neminem captiva abimus. Dopóki nie ma ważnego wyroku sądowego, mnie szlachcica uwięzić nie wolno. Takie jest prawo.
Król se może we Francji gdzie indziej narzucać podatki takie, owakie i tak dalej, i tak dalej. A my co tutaj mamy? Nihil novi. Nic bez zgody stanów król wprowadzić sam nie może. A Stany pokazują bez Kozakiewicza. I król zgrzyta zębami, nie może nic zrobić. Zawsze szlachta podkreślała wyższość swoją nad Niemcem, Anglikiem, Francuzem i tak dalej, ale wyższość w czym? W prawach. W prawach my mamy takie prawa, oni sobie mogą pomarzyć tylko o tym, dlatego nasze szlachectwo jest wyższe od szlachectwa angielskiego czy francuskiego. Tak nasza szlachta rozumowała. Tak nasza szlachta rozumowała. I mówi, pisze Trentowski, narodowość, w przypadku polskość, nie jest przywiązana bezwarunkowo do ojczystej ziemi, no bo właśnie, pisze, nie unieśliśmy ze sobą za granicę ani ojczyzny, ani narodu, ale unieśliśmy narodowość. Czyli ten zespół cech, który pozwala nam funkcjonować i natychmiast na emigracji po powstaniu listopadowym tworzą się grupy. Tworzą się grupy, sekcje tak zwane. I powstaje sekcja litewska z Mickiewiczem, prawda, i tak dalej. Sekcja polska, sekcja rusińska. Tak, sekcje powstają. I na przykład taki Seweryn Goszczyński, sekcja rusińska. Jeden z twórców tak zwanej ukraińskiej szkoły w polskiej poezji romantycznej jest Bogdanem Zaleskim. I w Wilińcach urodzony na Ukrainie, syn drobnego szlachcica, który chodził gdzieś tam po majątkach, robił, prawda, a to za Gorzelnianego, a to tam za jakiegoś, prawda, dzierżawcę i tak dalej, a u Sanguszków, u innych możnowładców i tak dalej, i tak dalej. Litwojczyzno moja, pisze Mickiewicz po polsku. Mickiewicz nigdy niczego po litewsku nie napisał, ani po białorusku. Ale o nim mówiono, ten Litwin. Tak jak pisze Sienkiewicz w Potopie Ochmicic, o nim mówiono, a ten Litwin, prawda? Ale na takiej zasadzie jak ten Góral, ten Mazur i tak dalej. Bo była jedna ojczyzna, czyli Rzeczpospolita i moja mniejsza ojczyzna, czyli Ruś. I polski szlachcic Bogdan Zaleski do polskiej magnatki Dionizji Poniatowskiej, która mieszkała w Tachańczy na Ukrainie, pisze, my Ukraińcy, polski szlachcic. Bo co? Moja mała ojczyzna, mój heimat. Ja mieszkam na Ukrainie, jestem Ukraińcem. Chociaż jestem polskim szlachcicem. Bo o tych, o których dzisiaj mówią Ukrainie, to wtedy mówiono Ruś. On był prawosławny, prawda? A tutaj mamy Polak, katolik, szlachcic i tak dalej, a on mówi o sobie, ja jestem Ukrainiec, bo mieszkam na Ukrainie. Nie było tych nacjonalizmów, takich właśnie tych zwierzęcych, krew, prawda? Była ta kategoria i to jest właśnie ten zespół tych cech tak nieuchwytnych, więc co to jest religia? Wiecie, ile jest definicji religii? Około 700 definicji religii jest. Tak samo jest kilkaset definicji kultury. I teraz, co to jest polskość? No właśnie, można powiedzieć wszystko i nic. Bo nie da rady wyodrębnić kilku jakichś takich cech, bo zaraz ktoś znajdzie zastrzeżenie, a zaraz a to. XIX wiek, Polska pod zaborami, Polski na mapie nie ma. Jest zabór austriacki i w takim Lwowie cała masa Niemców i Austriaków się polonizuje. Jak? Franciszek Smolka, jeden z tych, który sypał kopiec z Unii Lubelskiej, jego ojciec się Szmylkę nazywał i był policjantem nasłanym na, żeby Polaków tam ten germanizować. Tak samo ojciec Wincentego Pola. Przez HL się pisał. Jeszcze ojciec Wincentego Pola. Tak. Dzielnica Zamarstynów powstała gdzie? Na gruntach faceta, który się Sommerstein nazywał. Tak, oni się polszczyli. Kulparków i tak dalej. To co te dzielnice Lwowa powstały na ziemiach, które należały do bogatych mieszczan, którzy się polonizowali. Takie rodziny Kampianów, Boimów i tak dalej, jakieś włoskie, węgierskie, oni się polonizowali. Kto był pierwszym burmistrzem Żółkwi? Włoch. Włoch. Było dwóch architektów, którzy budowali Lwów i Żółkiew, Włosi. Szkot był burmistrzem w Warszawie. To tak. Tak.
Tak, od MacLeod, prawda, Machley, prawda, i tak dalej. Cała masa różnych takich dziwnych rzeczy, tutaj z taką dziwną rzecz, z zjawiskami mamy do czynienia. I teraz narodowością nie jest religijna wiara, pisze Trentowski, bo sumienie według woli samego Boga i przekonań najświadczejszego, najlepszego, najgenialniejszego człowieczeństwa jest jednakowo wolne, należy do pojedynczych osób. Batory powiedział, kiedy go podpuszczano, prawda, żeby tutaj zaprowadził jedną religię i tak dalej, Batory powiedział, ja nie jestem królem sumień ludzkich. Koniec. Więc znowu tu kolega świadkiem, właśnie kolega jest tutaj świadkiem, że ludzie, którzy pokrzykiwali Wielka Polska Katolicka, nie znali po kolei 10 przykazań. Więc o czym my tutaj mówimy? Unieśliśmy ze sobą za granicę narodowość, bo unieśliśmy ze sobą język polski. Poznajemy nie po wierze, nie po obyczajach, nie po zwyczajach, pisze Trentowski, ale po języku stojącego przed nami człowieka, czy jest Polakiem, czy jest cudzoziemcem. To jest bardzo ważna jednak dystynkcja, ten język, ale dzieci cudzoziemców, wyuczywszy się po polsku, zmieniają się w Polaków. Tak, to prawda. Ale z drugiej strony, pojedźmy do Anglii, kolega zna przypadki. Ja też znam bardzo dużo. I w Stanach Zjednoczonych to samo. Dzieci wielu polonusów po polsku nie mówią. Bo nie chcą mieć nic wspólnego z tymi kłótniami dziadków i ojców o Piłsudskiego, Odmowskiego, którzy się tam w tych domach polskich żrą, prawda, od lat, i ten bałagan i tak dalej, i tak dalej. Kto źle pisze po polsku, kazi ojczystą mowę germanizmami, galicyzmami lub moskiewszczyzną, chociażby wydawał najpiękniejsze dzieła, nie jest dobrym patriotą. Powinniśmy umieć pisać dobrą polszczyzną. Ilu takich zawziętych narodowców, prawda, pisze w internecie z takimi błędami ortograficznymi, że zapłakać. Kto nie szanuje polskiego języka, nie zna polskiej historii, nie zna kultury polskiej, nie może się Polakiem nazywać tak naprawdę. Bo nie krew o tym decyduje, tylko przynależność do pewnej kultury, do pewnego typu kultury. Więc tak byśmy sobie mogli to powiedzieć. Inaczej, kto nie zna, kto się mieni narodowcem, Polakiem, a nie zna historii Polski, nie zna polskiej kultury, nie zna polskiej literatury i tak naprawdę guzik go to obchodzi, to on się ma za Polaka, bo ma matkę Polką, Polkę, ojca Polaka, dziadka Polaka i tak dalej, nie ma żadnego Żyda w rodzinie, Niemca ani tak dalej, to on jest Polak. Nie. To jest materiał etniczny i tyle. To jest materiał etniczny. Ale tak jak Roman Dmowski pisał, polskość to jest tutaj i tutaj, prawda? Tak, a nie nazwisko. Ilu w ruchu narodowym było ludzi o cudzoziemskich nazwiskach zupełnie, prawda, przed wojną? Tak, cała masa. Natomiast bardzo często pisze tutaj Trentowski, są kraje, w których ludzie, na przykład na ziemiach leżących w granicach Francji, a tak naprawdę niemieckojęzycznych, no tych ludzi z trudem się uda sfrancuzić. Tak samo Polaka na przykład, że większe niebezpieczeństwo Polakowi grozi ze strony Niemiec, wynarodowienie, niż ze strony Moskwy. Tak mówię o Polaku świadomym, prawda? Bo kiedy po 21 roku, po traktatach ryskich, Polacy przez ten kordon tutaj z Brucza musieli na tą stronę przejść, to tam po tamtej stronie zostali bardzo prości ludzie, w większości nawet analfabeci. I oni rzeczywiście musieli się jakoś tam zmoskwicić prędzej czy później i tak bardzo mocno trwali. Natomiast po powstaniu nawet styczniowym były zjawiska nagminne, że Rosjanie, szczególnie oficerowie rosyjscy, wyżsi urzędnicy się polszczyli i oni uważali za zaszczyt być dopuszczonym do Towarzystwa Polskiego. A Polacy się przed tym oczywiście bronili i bardzo rzadko dopuszczali do Towarzystwa Moskwicina jakiegoś. Natomiast Trentowski pisze, że nie ma większego tutaj zagrożenia, żeby Polak się mógł zmoskwicić, taki świadomy Polak.
taki świadomy, który zna historię Polski, czyta literaturę polską i tak dalej, i w domu tą Polską się utrzymy, nie ma. Ale to łatwiej może Niemcem zostać, czy Anglikiem i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kolega jest świadkiem, ma mnóstwo. Teraz wyjechali 5-6 lat, mieszka i już dziecko się urodzi i już jest Kevinek, prawda, albo jakaś Jessica. Tak, i od razu. Więc czy ci ludzie, oni są etnicznie Polakami niby, nie? Ale oni mentalnie Polakami nie są. Ci ludzie mentalnie Polakami nie są. Bo oni wyjadą tam i oni nie są ani Polakami, ani Anglikami. Kim oni są? Oni są przeżuwaczami. Bo tam lepiej zarobią niż w Polsce. Lepiej zjedzą, powożą tyłki po świecie, bo sobie na wycieczki pojedzie jednym, bo w angielskich biurach podróży przy ich zarobkach to se może kupić wycieczkę na Karaiby o wiele taniej niż gdyby w Polsce żył i tak dalej, więc po prostu ci ludzie nie są ani Polakami, ani Anglikami, ni pies, ni wydra, coś na kształt świdra, jak Władysław Gomułka, prawda, nie mówił, więc... Jeżeli nas interesuje kwestia polskości, to ja uważam, że przede wszystkim są to jest ta jedna rzecz. Jeżeli ktoś poznał dzieje Polski, jeżeli ktoś zapoznał się z dziejami kultury polskiej, jeżeli ktoś poznał literaturę polską i w tym wszystkim się rozkochał, to jest Polakiem. A kto tego nie zna, to choćby był z matki, z dziada, pradziada Polakiem, to on Polakiem nie jest. Jest materiałem tylko etnicznym i niczym więcej. Amen. I polecam to. Wystarczy wpisać teraźniejszość i przyszłość 1845 i wyskoczy ten traktat Trentowskiego o wyjarzmieniu ojczyzny. Ja to sobie zabindowałem, prawda, i tu nawet o podkreślenia są notatki i tak dalej. To teraz jest ten czas na pytania. Mamy tak nieco ponad pół godziny. Panie doktorze, mam pytanie, bo Roman Dmowski powiedział, że właśnie... Jeżeli jest się Polakiem, to ma się polskie obowiązki. Jakby pan opisał współczesne obowiązki Polaka? Jakie obowiązki ma ktoś, kto się chce uważać za świadomego członka narodu polskiego? No przede wszystkim to jest to, co powiedziałem. To jest człowiek, który zna historię Polski na tyle, że głupot nie opowiada, zwłaszcza publicznie, w telewizji czy gdzieś, nie opowiada głupot. To jest ktoś, kto tej kultury broni, ale nie w sposób ślepy, tylko potrafi zauważyć też i pewne błędy. Tak, potrafi zauważyć błędy ewidentne. Ale ktoś, kto otwarcie wzywa do działań antypolskich, kto szczuje na Polskę, no to by trzeba go psami poszczuć. Po prostu. Luther kiedyś napisał we wstępie do dużego katechizmu, że trzeba dzieci, służbę i tak dalej uczyć katechizmu, a kto by się katechizmu uczyć nie chciał, tego należy końskim łajnem przegnać i psami wyszczuć. No to tak trzeba by z antypolakami robić. Jeżeli ktoś za granicą, zwłaszcza jakieś siły zagraniczne wzywa i szczuje na własny kraj, to dla tego człowieka nie powinno być w Polsce miejsca. Na Boga. No albo musimy się szanować. Musimy się szanować, jeżeli... Przepraszam. Ktoś stoi na moim podwórzu i mi kamieniami rzuca po oknach, no to ja muszę wyjść i mu pokazać, gdzie ptaki zimują, nie? Czy raki. No. Bo to wydanie też można kupić w bibliotekach. Proszę pana, proszę? To wydanie też można w bibliotekach gdzieś kupić. Kupić? Proszę pana, to jest wydrukowane z internetu. W każdym razie lobby polskie, proszę państwa, Żydzi mają potężne lobby międzynarodowe. Potężne. Nawet teraz jakieś organizacje wzywają Stany Zjednoczone do zerwania kontaktów z Polską w ogóle. No śmiech na sali. To im trzeba przypominać wystąpienie Benjamina Franklina, który mówił, że jeżeli im się pozwoli osiedlać na terytorium Ameryki, to Ameryką za 200 lat będą rządzić. To trzeba im przypomnieć Franklina po prostu. Natomiast mają na to wielkie pieniądze, bo nie żałują tych pieniędzy. Każdy jest opodatkowany na rzecz swojej społeczności. Jest opodatkowany tam.
Ukraińcy to samo. Ja słyszałem, jakie sumy szły z Kanady na Majdan. A Polacy są skłóceni, jak mają na coś wyrzucić gdzieś tam, a to wtedy nagle, tak było wtedy. Proszę Państwa, w Żytomierzu w połowie XIX wieku, co się działo, polskie księgarnie plajtowały jedna po drugiej. Bo rodacy, wydajemy, och, jak Polak, zebranie patriotów jest, to proszę Państwa, przekrzykują się jeden przez drugiego, co to trzeba dla ojczyzny zrobić. Już tutaj podpisujemy subskrypcję, już robimy, wydamy 10 tomów Naruszewicza, dziejów Polski i tak dalej. Fajnie, wydawca wydawał, przyszły rachunki, trzeba było zapłacić. Jeden mówi, a ja miałem w tym roku kiepskie zbiory. A mnie coś tamtego i wydawca plajtował. Spadkobiercy w piwnicach znajdowali nieporozcinane egzemplarze książek. Mickiewicz pana Tadeusza wydał 3000 egzemplarzy i w 10 lat nie mógł tego sprzedać. Bo rodacy książek nie kupowali, a Trentowski pisze, kto by z zamożniejszych obywatelów książek polskich nie kupował, tego należy, ten winien być z towarzystw wykluczon. Czyli trendowaty, nie ma go. Tak. I pisze, że żałują grosza na sprawy narodowe, ale nie żałują na publiczne miłośnice paryskie, tak to napisał, prawda. Na to nie żałują. Tak jest. Tak jest. Ja byłem świadkiem wielokrotnie takich różnych rzeczy, że w środowiskach czysto amerykańskich na przykład ktoś tam prowadził zbiórkę i zbierał banknoty, a w polonijnych to monety brzęczały tylko. My, księgarnia, bardzo zasłużona księgarnia wojskowa imienia Grota Roweckiego w Łodzi, tu Wima 34. Jak puszczano puszkę na pokrycie kosztów, to ludzie po 20 groszy niekiedy rzucali. Jak się otwarty kapelusz tego, a To już prawie same banknoty wtedy były, bo jeden przez drugiego patrzą, no ten położył 10 zł, to ja nie mogę być gorszy, nie? To położył nieraz 20, a i stówy się trafiały. Tak, ale jak puszka chodziła i nie było nic widać, a to po 50 groszy, po 20 groszy. Jak ja rzuciłem hasło otwarty kapelusz, nie? Jak Grzegorz Braun przyjechał wtedy, puściłem hasło otwarty kapelusz i nagle się banknoty pojawiły. Tak. No wszystko na pokaz. Hura. Ale 40 lat niemal tradycji księgarnia została zamknięta. Tak, tradycja po prostu tradycją, ale księgarnia po prostu plajtuje, dlatego że ulica jest ciągle rozkopywana. W tej chwili po przebudowach, po budowie nowego dworca, ulica jest właściwie taka peryferyjna. Pies kulawą nogą tam nie zagląda, ludzie kupują książki na Allegro. Do księgarni mało kto zagląda i po prostu nawet kosztów nie pokrywa. A księgarnia urządza od kilkudziesięciu lat spotkania z ciekawymi ludźmi. Boże, ile tam razy był Braun, ile był Michalkiewicz, profesor Jerzy Robert Nowak, ile razy tam występował i wielu, wielu, wielu innych. Nie, nie pomaga. Nie. To jest, ale to jest coś strasznego. Hrabia Raczyński na przykład w Poznaniu wybudował wielką bibliotekę. Za ponad 130 tysięcy talerów kupił książek. To była astronomiczna suma wtedy. Wybudował, zrobił pomniki, ustawił pomniki w katedrze poznańskiej Bolesława Chrobrego i Mieszka I. I potem popełnił samobójstwo, bo go rodacy zaszczuli. Zaszczuli go. On to dla chwały swojego rodu zrobił. Tak, w zaniemyślu nabił wiwatówkę, prawda, prochem, kulą, ustawił się naprzeciwko lufy, podpalił ląd. Nie wytrzymał tego psychicznie. Zamoyski się zapożyczył, żeby od feudała węgierskiego odkupić morskie oko z okolicami. Zapożyczył się. Czy to rodacy docenili? A Guzik, prawda. A Guzik, prawda. Zaraz się zaczęły jakieś tam, że tu jakieś defraudacje przy tym były, a tu to, a tu sro. Nie. To już wielu ludzi kiwało głowami i mówiło, że tak, że dla Polaków czasami można coś zrobić, ale z Polakami to raczej nikt. Smutna konstatacja. Tą, jeszcze raz polecam tę broszurę o wyjaśnieniu ojczyzny. To jest szok. To jest szok, jak on tutaj ubliża, prawda, pseudorodakom, pseudopatriotom. Ja dlatego piszę patrioci, przez Y, prawda, patrioci wielcy tam. Więc ojczyzna. Oni Polskę za darmo by chcieli mieć wszyscy. Tak, ojczyznę wolną, raz nam wrócić, panie, my spieprzymy, ale Pan Bóg ma nam dać, tak? Pytanie. Czy pan uważa, że na przykład tutaj te wschodnie kraje Europy, ten patriotyzm w lepszej kondycji niż na zachodniej Europie w dobie tej kultury unijnej, tej socjalistycznej, powiedzmy, jak pan uważa według pana? Ale oczywiście, że tak. Ja myślę, że Europa Zachodnia, to znaczy te przywódcze kręgi Europy Zachodniej trzęsą portkami przed Europą Wschodnią.
bo tutaj no, czy oparte na takim, na tym czy na tamtym, ale są różne, powiedzmy to jakbyśmy dzisiaj nazwali nacjonalizmy, chociaż to słowo się niektórym źle kojarzy, niektórym, bo na przykład podobno, nie wiem, nie śledzę tego, ale ponoć ksiądz prymas tam, że nacjonalizm jest grzechem, prawda, więc bla, 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 bla. Proszę Państwa, mówmy tak dalej. Tak, niech oni tak mówią dalej. Oni nie wiedzą, biedacy. Niech poczytają pamiętniki arcybiskupa warszawskiego, Zygmunta Szczesnego Felińskiego. Niech poczytają pamiętniki. To zobaczą, jaki wielki był antyklerykalizm inteligencji polskiej w XIX wieku dzięki takiej, a nie innej postawie hierarchów. Bardzo wielu hierarchów. Będzie dokładnie to samo. Przed powstaniem styczniowym, tak. Będzie dokładnie to samo. Młodzież, co młodzież? Weźmy w internet. Turbosłowiaństwo się rozwija, prawda? Młodzież. Ilu młodych się dało złapać na ten haczyk tego turbosłowiaństwa tak zwanego, tego lechictwa i tak dalej. Dzięki czemu? A dzięki idiotycznej postawie bardzo wielu hierarchów. No, poganizm. Neopoganiści szerzy, tak. Mówi, że w ogóle pogaństwo z powrotem się w Europie odradza, nie? Przeciwko chrześcijaństwie. Ale odradza się, nie tylko w Europie Zachodniej, we Wschodniej też się odradza. W Rosji na przykład, na Ukrainie i tak dalej. Są całe ruchy pogańskie. Ja się tutaj wtrącę, że panowie z Azowa niedawno święcili sobie broń pod jakimś posągiem z Swarożyca czy Peruna czegoś, chyba. Czy Peruna, no mniejsza z tym, i niektóre środowiska pseudonarodowe polskie, te marginalne, ci od tych banerów na Marszu Niepodległości ze szturmu strasznie się tym podniecali. No tak. Ja zauważyłem taką jedną rzecz, iż poganizm w Rzeczpospolitej Obojga Narodów był zwalczany do końca XVI wieku, a tutaj mamy taki myk, że to w dzisiejszych czasach się już wszystko odradza, niestety. Znaczy w ogóle trzeba by prześledzić na przykład dzieje takiego ruchu Zadruga przed wojną. Jan Stachniuk i tak dalej, prawda, więc takie próby odrodzenia poganizmu, potem w PRL-u Lechem Fazy Stefański, Kościół Rodzimy tak zwany, prawda, i tak dalej. To można sobie to wszystko prześledzić. No ze Stachniukowcami na przykład polemizowali tacy ludzie na łamach prosto z mostu jak Jerzy Waldorf, prawda, i jeszcze paru innych. No, na Ukrainie bardzo popularne są te ruchy. Ponoć Tarnopol jest takim miastem, gdzie najwięcej jest przeróżnych sekt. Także tam niektórzy liczą, że kilkaset sekt nawet jest, prawda, zarejestrowanych. No tam generalnie, jak po Sowietach jest taka pustynia duchowa, to te różne sekty włażą wszelkiej maści i rodzaju. To i na to daje pieniądze i grube pieniądze. No nie wiem, jak się zadać takie pytanie. Bo mowa była o polskiej szlachetce, no szlachcice w Polsce to jak mowa była, postrzegani są pozytywnie, ale z punktu widzenia literatury i naszej wiedzy historycznej, magnateria to tu już była troszeczkę inna wartość ludzi. To zależy jaka magnateria, dlatego że nie można wszystkich wrzucać do jednego wora. Na przykład w połowie XIX wieku no bardzo wielu na przykład potockich czy branickich ludzi bajecznie bogatych, jak na tamte czasy, po prostu chcąc jak gdyby odpokutować za winy swoich przodków, włożyło gigantyczne sumy na różne polskie dzieła. Na przykład jeden z branickich zakupił na terenie Francji, zakupił miasto całe z zamkiem Montrezeau. Po dziś dzień jest to własność rodziny Rejów, ten zamek. I tam są różne skarby polskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tak. Więc Władysław Braniński chyba. Oni dawali ogromne sumy na przykład na wydawanie książek polskich w XIX wieku. Zresztą Branicy chyba położyli kolebkę polskiemu muzealnictwu, prawda? No, poniekąd tak. No, Braniński przed wojną przekazywał masę rzeczy z Wilanowa na przykład, czy z innych posiadłości branickich Muzeum Narodowemu. Tak, oczywiście, tak samo mówię, Branicy, Potoccy, bo część Potockich to tam no, bardzo nieciekawa była, tam z konszachty różne z Rosjanami, Jerzy Łojek dużo o tym pisze,
Natomiast część i branickich, i potockich po prostu wielkie sumy dawała na sprawy narodowe w XIX wieku. Naprawdę. Nie byłoby na przykład wielu inicjatyw wydawniczych w Paryżu, prawda, gdyby nie Branicki. No, Zygmunt Krasiński na przykład ożenił się z najbogatszą panną w Europie, z Elżbietą Branicką. I utrzymywali razem, po cichu oczywiście, żeby rząd czarski nie wiedział, bo oni byli poddanymi carskimi. Utrzymywali na przykład Trentowskiego, Mickiewicza i paru innych, po cichutku to realizując, na przykład przez przelewy przez Konstantego Gaszyńskiego gdzieś tam wydawał Krasiński pod pseudonimami albo pod nazwiskiem Gaszyńskiego wydawał swoje utwory za granicą i tak dalej, i tak dalej. Masę rzeczy robili w ramach ekspiacji. No, Raczyńscy chociażby, czy Chłapowscy, czy Działyńscy na przykład w Poznańskiem, nie? No, zamek w Kórniku, kolekcje książek i tak dalej, Działyńscy, nie? Raczyńscy, biblioteka w Poznaniu, hotel Bazar i tak dalej. Zamojski kupuje Morskie Oko z przyległościami. Także arystokracja też arystokracji nierówna. No, bo byli tacy, no jak Szczęsny Potocki, prawda, któremu się wydawało, że jest wielkim patriotą, a jego wszyscy robili w konia. On w jego mniemaniu był patriotą. No. Ale z drugiej strony trzeba jeszcze znaleźć zawsze pozytywną stronę jakąś. Patrzcie, ten Szczęsny Potocki, ten targowiczanin, jego chłop był najbogatszy w Rzeczypospolitej. Bo jeszcze jego ojciec zniósł pańszczyznę w tych gigantycznych majątkach, obliczanych na miliony hektarów. Zniósł pańszczyznę i wprowadził oczynszowanie chłopa. Tak, chłop raz do roku, prawda, składał tam u ekonoma pieniążek jakiś tam i potoccy tamci, właśnie tamta linia potockich, byli bajecznie bogaci, mieli pałace w każdej stolicy europejskiej, mieli pełne skrzynie pieniędzy. A reszta dookoła po prostu musieli czekać, aż zbiorą zboże, aż je sprzedadzą, Żydom spłacą, prawda, lichwę jeszcze i tak dalej, zostawały im gówniane grosze. A tamci byli bardzo bogaci. Mało tego, on sprowadzał drzewa owocowe, i na własny koszt, wszystko płacił, chłopom kazał sadzić w sadach. Każdy chłop miał działkę około 15 hektarów. Który chłop przed wojną miał 15 hektarów ziemi w Polsce? A u Szczęsnego Potockiego na Ukrainie w majątkach chłopi mieli po 70 świń. Takie były spisy przedrozbiorowe. Chłop miał 70 świń, prawda? Gdzieś tam było skarga na jakiegoś starostę, że jakiemuś Chryćkowi, czyli wiadomo, jakiś Rusin, jakiemuś Chryćkowi, prawda, 75 świń ukradł, prawda? To ile on musiał mieć tego? Jeszcze w 20 latach Zygmunt Krasiński w listach do ojca pisze, że chłop ruski był bogatszy od Mazowieckiego. Tak. Także mówię, magnat magnatowi też nierówny, a mało tego, w XVII wieku, kiedy skarb Rzeczpospolitej świecił pustkami, gdyby nie magnaci, to byśmy dzisiaj w Warszawie mieli skośne oczy i po tatarsku mówili. Wojska Rzeczpospolitej do obrony całej Ukrainy było 4000 wojska. Na tyle pieniędzy starczało. Na tyle pieniędzy starczało tych uchwalonych przez Sejm. A Wiśniowiecki miał 6000 wojska prywatnego, z własnej szkatuły utrzymywał. Potoccy, koniec polscy, każdy miał po 3-4 tysiące wojska prywatnego. I gdyby nie te prywatne pułki, to mówię, byśmy dzisiaj wszyscy mieli skośną ci po tatarsku mówili. Także w XVII wieku ci panowie, których tak gromił Staszic w przestrogach dla Polski, spełniali bardzo ważną rolę. Sobieski przez kilkanaście lat praktycznie całe wojsko polskie na Rusi utrzymywał z własnej kieszeni. To był bajecznie bogaty magnat, o czym się zapomina. Mówi, że hetman. On zgromadził w swoim ręku majątki po Żółkiewskich, po Daniłowiczach i po Sobieskich. Trzy wielkie rody magnackie i on w końcu te wszystkie majątki miał. Jego majątkami się jechało na 160 kilometrów. Można było jechać. To był bardzo bogaty człowiek. I on wiedział doskonale, że lepiej, że on utrzyma te pułki za własne pieniądze i coś mu zostanie, bo jak tych pułków nie będzie, to Tatarzy wpadną, jego majątki splądrują do cna i wtedy nikt z tego nic nie będzie miał. To wobec tego, jaką rolę w polskim życiu naszym historycznym, że polskich królów rodzimych to było niewielu. Czy ci, którzy mimo wszystko przysięgali religię, to była podstawa, to oni byli lojalni Rzeczpospolitej tak naprawdę? Znaczy, to pan myli parę rzeczy. Kiedy Kazimierz Wielki
kiedy Kazimierz Wielki wkraczał z wojskami na Ruś, wtedy żadnej Rzeczypospolitej jeszcze nie było. Prawda? Natomiast no, Polska wtedy to była taka wąska kicha, tak z kosem szła w stronę tam Lwowa, Halicza, Trębowli, bez dostępu do morza, bo tam zakon krzyżacki na północy. Taka kicha była i ten klin się wbijał tak, że no, granica była mniej więcej za Trębowlą, potem były ziemie lenne już tam po dole dalej. A ostatnia twierdza królewska to była Trębowla. I tamte prawa Kazimierz Wielki zaprzysiągł i każdy jeden król później po nim te prawa potwierdzał i pomnażał nawet. Ludwik Węgierski na przykład wystawiał przywileje nie tylko dla katedry w Kamieńcu Podolskim, prawda, i tak dalej, ale i dla cerkwi. Każdy król polski czuł się patronem. Zygmunt Stary, ja mam taką pracę doktorską Uniwersytetu Warszawskiego przedwojenną o polityce wyznaniowej Zygmunta Starego. Zygmunt Stary, ustrój cerkwi prawosławnej jest zupełnie inny niż kościoła rzymskokatolickiego, ponieważ prawosławie nie ma czegoś takiego jak prawosławie, jak głowa kościoła widzialna, prawda? Więc ponieważ zwłaszcza jeszcze po podbiciu Konstantynopola przez Turków, patriarcha Konstantynopola, no to tytuł honorowy, prawda? I tak dalej. Więc król był jak gdyby głową, w cudzysłowie oczywiście, bo nie ingerował w jakieś takie sprawy, cerkwi prawosławnej w Polsce. Do króla należała na przykład nominacja biskupów. Oni wysuwali kandydatów i przysyłali papiery do króla i król jednego zatwierdzał. Tak, i proszę Państwa, królowie polscy dbali o poziom wykształcenia tych biskupów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc i nagle przychodzi Zygmunt III Waza, a jest taki słynny obraz Matejki, stoi Zygmunt August z krzyżem podniesionym, prawda, w Lublinie, zaprzysięga Unię Lubelską. I według tej Unii Lubelskiej metropolita prawosławny Kijowa miał wejść do Senatu i zasiąść koło biskupów katolickich. I się podniósł taki wrzask, że nie będą koło schizmatyka siedzieć. I złamano, nie wpuszczono go do Senatu. Przyszła ta nieszczęsna Unia Brzeska. Fajnie. Biskupi tym razem już unicy mieli wejść do Senatu. Też ich nie wpuszczono. W 1768 roku na Sejmie uchwalono przejęcie dóbr biskupich, latyfundiów olbrzymich. No, biskup krakowski miał dwór z 500 osób złożony. Takie pieniądze mieli. I proszę Państwa, pozabierano majątki biskupie i powyznaczano roczne pensje biskupom. Łacińscy dostali po 100 tysięcy, a unicy po 50 tysięcy. I znowu poczuli że jakaś krzywda, że ich Polacy zrobili w konia, prawda? No trzeba o tym do licha starego mówić. No. Ta tolerancja, której tyle było, to się okazuje, że jej nie było. Ona się w tym momencie ogranicza do takiego nietolerancji. W porównaniu z tym, co było gdzie indziej, to i tak. Jeśli porównamy, to przełożymy. W porównaniu z tym, co się działo za granicą, to u nas był wręcz raj. Dlaczego u nas przez kilkaset lat żyli, ściągali z całej Europy do Polski właśnie? Jak na tamte czasy nie miała sobie równej w Europie. To trzeba powiedzieć tak. Czy dla nas była jako narodu, jako Polski korzystna? Ja uważam, że dla państwa wielonarodowościowego, wielokulturowego była korzystna. I schody, jak to, skąd się to powiedzenie wzięło, że prawda, zaczynają się schody, no to podobno jakiś pijany generał napoleoński w Wenecji czy gdzieś tam, prawda, wracał z jakiejś uczty pijany na kwaterę w jakimś pałacu i mówi, żarty się skończyły, zaczynają się schody. Prawda? No, ale schody się zaczynają w momencie, kiedy po prostu pewni ludzie zapominają o tym, że Rzeczpospolita to nie tylko Polska. To nie tylko Polska. A potem dopiero powstaje Rzeczpospolita Polska, nie? Ale na początku Rzeczpospolita to była Unia Wolnych Narodów. To była Unia Wolnych Narodów. A potem pewni ludzie usiłują narzucić tym olbrzymim terenom polskość i katolicyzm rzymski. Taka jest prawda. My teraz tutaj się dziwimy, że Moskwa się zaczęła ciskać, że Kościół rzymskokatolicki gdzieś tam wchodził teraz tam na tereny kanoniczne prawosławne. No tak zawsze wchodził. Od momentu,
od momentu dojścia do władzy Zygmunta III to się nasiliło, ale zawsze wchodził na przykład Kazimierz Wielki, wkraczając wojskami na Ruś, przysięga, oczywiście zaprzysięga prawa i tak dalej, ale za nim idą księża i na przykład metropolię w Haliczu instalują, a później we Lwowie, nie? A później we Lwowie i Rusini już się skarżą na przykład, że w Łódzku, Witold się już skarży, że w Łódzku, prawda, księża prowadzą agitację i przeciągają prawosławnych na wiarę łacińską i tak dalej. No później znamy tragiczne historie Józefa Tkoncewicz, prawda, w Witebsku i Andrzej Bobola, nie? Zwani obydwaj duszochwatami. Tak. I pogarda, nieprawdopodobna pogarda, my o tym nie wiemy, ale ja wiem, bo znam dokumenty. Pogarda łacinników względem prawosławnych. Pogarda. Gorszy sort, prawda? Nasza wiara jest jedynie słuszna, jedynie prawdziwa, wy jesteście schizmatycy, macie się nawrócić. I nawet teraz widziałem broszury tych chyba Sztelinowców, tych, prawda? Że fałszujące zupełnie obraz sytuacji. Orędzie Matki Bożej z Fatimy, że Matka Boża, prawda, tutaj przepowiada, że Rosja powróci do prawdziwej wiary rzymskokatolickiej. A kiedy w niej była? Pytanie. Ja widziałem tą broszurkę na spotkaniu z Agnieszką Piwa. Widziałem po polsku. Takie brednie, prawda? I tak było wtedy, w tamtym czasie, tylko wtedy za tym jeszcze stała siła militarna państwa. I w zależności od tego, kto był przy władzy, to udzielał tak zwanego świeckiego ramienia. I koniec. Przywołajmy ten rok 18, no skoro tutaj nasz instytut pana Romana Dmowskiego, to prawda, gdyby nie naciski jego, to Polska nie byłaby taka jednolita, jak teraz była, bardziej by federacyjna, jak Niemcy na przykład? To jest zupełnie jeszcze inna sprawa. No plany federacyjne Piłsudskiego spaliły, prawda, na panewce w momencie, kiedy okazało się, że Ataman Petlura na Ukrainie ma bardzo nikłe poparcie. Po prostu Ukraina była tak potwornie zmęczona wojną domową w Rosji, była tak potwornie zmęczona, to słuchajcie, jakie tam się wojska nie przewalały. Białe, czerwone, anarchiści, Polacy, bandy różne, przeróżne bandy, niezwiązane z żadną opcją ideową, prawda, i tak dalej. I ci ludzie byli cały czas wyrzynani, rabowani i tak dalej. I jeszcze tutaj nagle znowu tego, że jest tu Petlura. A kim był Petlura? No Petlura też był socjalistą. On też był socjalistą. A kim był Hruszewski, ten pierwszy prezydent Ludowej Republiki Ukrainy? Wybitny historyk skądinąd. Też był socjalistą. I Ukraina, gdyby ta Ukraina się utrzymała wtedy, to byłaby państwem socjalistycznym też. Tak. Ruscy Moskale tak trzęśli porami, że chcieli Polakom oddać terytorium aż za Mińsk. Tak. I kto to schrzanił? Niestety Endecja. Bo co? Znowu narodowa, co? Demokracja. A ja już nie chcę pokazywać, gdzie ja mam demokrację, prawda? Gdzie ja mam demokrację, czy będzie narodowa, czy międzynarodowa. Jak słyszę słowo demokracja, to mi się wie. Dysmokracja, tak. To oni uwalili. Podpisali pokój w Rydze. Na mocy tego pokoju miliony Polaków zostały za granicą. Miliony. Ale również ludowcy. Skazane na etat ludowcy i skazane na eksterminację. Co się wyprawiało na Ukrainie, prawda, w 30 latach, 37-8 roku. Operacja antypolska NKWD, książki wyszły. Tak jest. Tak jest. Co tam się wyprawiało? Straszne rzeczy. Polacy wiali inteligencja, jakieś ziemiaństwo, tego wszyscy uciekali za zbrucz w 21 roku. Kto tam został? Ci, którzy tutaj nie mieli nikogo, żeby się gdzieś zaczepić i nie mieli pieniędzy. Najuboższy element, ale często bardzo patriotyczny. Taka pani podobno żyje. Ksiądz Twaróg w Kamieńcu mówił mi jeszcze parę miesięcy temu, że ta pani żyje. Ile ona może mieć lat? 90? Albo lepiej. Obydwie dłonie odmrożone w Kazachstanie. Obydwie dłonie. Cała polska duża wieś była pod Kamieńcem, teraz się Kołybajówka nazywa, nie wiem jak ona się nazywała przed wojną, nie pamiętam. Całą wieś wywieźli do Kazachstanu i tam część ludzi potem wróciła i ta kobitka, piękny ogródek był przy kościele, ludziom, kto ten ogródek tak uprawia, a ta pani. A kobitki, no jak to pani tak tego, a taka promienna, taka twarz, taka rozpromieniona, uśmiech taki od ucha do ucha, te kresowa szczerość taka. I ten, proszę pani, kto ten ogrodek, a pani? No wiecie, takie straszne ludzie, takie straszne rzeczy, żeście przeżyli, pani taka radosna. A kobitka się jeszcze szerzej uśmiechnęła, mówi, a dał Pan Bóg na swoich wrócić, to i się cieszy.
Taki Polak tam mieszka. I oni dlatego nie chcą tu tych Polaków puścić. Bo oni powiedzą, wy nie jesteście żadnymi Polakami. Wy się tu żrecie jak psy. Wy na tą Polskę szczujecie, a myśmy za tą Polskę ginęli. Po Sybirach, po Kazachstanach, prawda, po lasach gdzieś tam rozwalani i tak dalej, a wy sobie jaja robicie. To, co wy robicie, to nie jest żadna Polska, żadna polskość. Tak by im ci ludzie powiedzieli z okolic Kamieńca, że to mierza i tak dalej. Ci, którzy tam współcześnie żyją, tak by dzisiaj tym powiedzieli, tym politykierom różnym. Za ciężkie pieniądze podatników sobie obsadzają krewnych, znajomych, królika i tak dalej. Najwyższy czas idą wybory. Rozejrzeć się wokół siebie i tych wszystkich pogonić w cholerę tych wójtów i tych czerepachów. Tak mamy wójtów i czerepachów w terenie. Popatrzeć. No ale nie, ludzie chcą świętego spokoju i pełnej michy. No to mają roszczenia, że teraz wszyscy. A potem narzekają, tak jest, a później narzekają. Została demokracja właśnie. Na tym polega demokracja właśnie. Tak. Łapa wyciągnięta i daj. Państwo jest po to, żeby dać. Dać, tak. A zaraz powiedzą, a co to jest 500+? Jest inflacja, trzeba teraz 800+ na przykład, nie? A ktoś powie, a my damy 1000+. No to polecą za nim. A jakby Angela ogłosiła, że po 1000 euro na łeb prawda będzie dawała, to by się podeptali na granicy pewnie. Tak by było pewnie, no. Jakby Angela ogłosiła, że każdy dostanie tyle, ile ten imigrant dostaje. To by się pozabijali na granicy, pozadeptywali pewnie, nie? A szkoda gadać. No jak w latach 70. RFN otworzył granicę, to sobie niektórzy dziadka w Wehrmachcie szukali, żeby pojechać. Oj tak, ja znałem takie przypadki po Strychach na Mazurach, gdzieś tam przekopywali, prawda, gdzieś tam ci tak autochtoni, czy na Śląsku, czy tego, żeby tylko legitymację jakąś znaleźć w mundurze jakimś i tak dalej. Tak, miałem takiego znajomego, który będąc studentem, dostawał jakiś dodatek kilkaset marek miesięcznie z ambasady niemieckiej, bo pokazał, że miał niemieckie papiery, nie? Ale ich wnuki będą wracać. Ale ich wnuki teraz będą wracać. Oni dokładnie sprawdzali. Myśmy z kolegami go Volksdeutschem nazywali. No. Niektórzy byli skromni, chociaż mieli dobre takie papiery pewne, spokojnie wyjechali, zostali wyszczonymi. Ale niektórzy naciągali. A teraz będą wracać, no bo w Niemczech mamy podmianę populacji, tak? Ale Unia Polityki Realnej była chyba jedynym podmiotem politycznym w tym tamtym czasie, która głośno wołała od momentu powstania, od 89 roku, że trzeba natychmiast zmienić akty własności na ziemiach zachodnich i północnych. Żadne dzierżawy wieczyste, bo czegoś takiego nigdzie w świecie nie uznają, tylko po prostu zmienić, założyć nowe księgi wieczyste. I to się teraz odbija. Tu kolega zna sytuację wokół Koluszek i Skierniewic i tak dalej, że są nieuregulowane sprawy własności. Po dziś dzień ludzie przyjeżdżają z kopiami, z wypisami z niemieckich ksiąg wieczystych, czy jakieś im pokazują, proszę bardzo, tu była kolonia niemiecka, tu jest własność i tak dalej. To samo powiedział mecenas Jan Olszewski w Bełchatowie, tu jak był na spotkaniu chyba z 15 lat temu. Oleszczyk zrobił. No tak, pan Stefan Oleszczuk w Kamieniu Pomorskim zrobił całą masę rzeczy, za co zapłacono mu tak, że przegrał następne wybory. Bo co? Bo zlikwidował koryto po prostu. I tak zwany wyborca nie miał interesu, żeby na niego głosować. No bo jak polikwidował takie czy inne koryta, to tu szwagier stracił pracę, tu kumpel stracił fuchę, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zamówienia. Na przykład w miastach utrzymywano brygady budowlano-remontowe, które się opierniczały, ginęły materiały i tak dalej, i tak dalej. Jak to rozwiązano, to nagle powstał wielki kwik. Bo tu się okazało, że podpisuje się z jakąś firmą umowę, na to ta firma to realizuje parę razy taniej i to wszystko wychodzi. Ale nie, ale ilu ludzi straciło utrzymanie. A ilu dzisiaj pociotków, krewnych, znajomych królika, różnych ludzi, nie mających najmniejszych podstaw w wykształceniu i tak dalej, zasiada w przeróżnych radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Nie są przygotowani do tego w żaden sposób. Ale nie słyszałem, żeby mieć dokumenty. Lub egzaminy kupione. To wiem o tym. Bo trzeba mieć kwalifikacje. Jest cała masa ludzi po prostu gdzieś tam. Rada nadzorczy trzeba mieć skończony kurs. Bo no. Albo tytuł magistra prawa. To też nie powali, musi
To jest właśnie takie niesprecyzowanie. To znaczy zależy, bo te przepisy zmieniają, z tego tak. Co wiem, to... Ja wiem, bo chłopak załączył mnie za pierwszym razem i wszyscy zdają. Zresztą to wymagające. Teraz każdy wyjrzenie tak jest, ale dzisiaj na temu nie było. Można było kupić, ja wiem, że w Łodzi 2500 to kosztowało. Jak bogato? Chciałbym powiedzieć tutaj taką anegdotę, iż mój wujek Jerzy Wagenryk, który był dyrektorem bełchatowskiej kopalni, opowiadał mi takie historie, iż w kopalni Adamów, stąd gdzie się wywodzę, czyli z Turku, chłopaki sobie robili inżyniera za to, że przynieśli dyrektorowi naczelnemu kopalni samorodek bursztynu wielkości końskiego łba. No, ciekawe, ciekawe. Nie można było kupić. Dyplom technika, to była taka szkoła w Koninie, która wypuszczała takie dyplomy technika. Oni żyli, bo wiem, że nie chcę mówić, bo znam osobiście, którzy po 3 miesiącach mieli dyplom technika z maturą. Lewizna to lewizna, ale... No. No właśnie, to nam wychodzi, że... Tak, to się myśli. To nam wychodzi tak, że jakbyśmy zrobili egzaminy, bo tak, żeby kierować wózkiem widłowym w fabryce, to trzeba mieć papiery na ten wózek widłowy. Natomiast, żeby być premierem, prezydentem, ministrem, nie trzeba mieć żadnych papierów, nie? Wystarczy demokratyczny wybór. Tak. I ta Polska jawi nam się jako pewien ten taki postaw sukna, który Radziwiłł mówił w Potopie, nie? Każdy trzyma i każdy szarpie, żeby jak najwięcej w ręku zostało. Tak. I bardzo wielu ludzi, którzy by w normalnym kraju i w normalnym ustroju i przy normalnych układach zamiatało ulicę, dzisiaj zajmuje jakieś tam stanowiska. Na przykład, proszę Państwa, mnie to wkurza strasznie. Kiedyś nawet za komuny, to ja miałem kolegów paru w telewizji i w filmie, to mówili, że zatrudniano specjalnych filologów, którzy te listy, prawda, które czytają lektorzy, to sprawdzali, czy nie ma błędów i tak dalej, językowych, nazwiska, żeby poprawnie wymawiano i tak dalej. Dzisiaj ci ludzie tego nie potrafią, tamtych pozwalniano. I ludzie, mówiąc na przykład o wywoływaniu duchów, nie mówią o spirytyzmie, tylko o spirytualizmie. Na Discovery proszę sobie zobaczyć. Na przykład bezrefleksyjne. Był film o Roxolanie, tej Hürrem z filmu Wspaniałe stulecie. Tak, ona spod Rochatynia pochodzi, 70 km od Lwowa na południe porwali Tatarzy, wywieźli, sprzedali i trafiła do haremu sułtana Sulejmana. Tak, tak. I ona po polsku pisała, po rusku, po polsku pisała, korespondowała z Zygmuntem Augustem, z Zygmuntem Starym i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie do Anglików trudno mieć pretensje, bo to są w ogóle ludzie niegramotni w tych sprawach, ale polski lektor bezmyślnie powtarzał, prawda, piękna Rosjanka. Ona nie była Rosjanką, ona była Rusinką, a nie Rosjanką. Ludzie Rosjan, to jest tam Bieszczadek, niektórzy mówią, że są Rosjanami, a Rusinami. Jeszcze jest Bieszczadek, to się powtarza. Nad mówią, przepraszam, nas z Rosjanami nie mieszaj, no my jesteśmy pochodzenia rusińskie. Tak jest, bo w dawnych czasach do Piotra Wielkiego mówiono Moskowia po łacinie albo Moskwa. Słowo Rosja się pojawia w czasach Piotra Wielkiego dopiero gdzieś tam, prawda? Mało tego właśnie. Wszędzie pisano, czy po polsku, czy po łacinie pisano Moskwa albo Moskowia. Moskwa napadła, delegacja moskiewska przybyła, a nie rosyjska, prawda? I tak dalej. Bo co? Bo w tytulaturze królów polskich było książę. Król polski, wielki książę, ruski, pruski, mazowiecki. Rzymucki, moskiewski. Tak, tak, tak. Wielki książę, ruski. Tak, ruski. I dlatego na przykład jak jest ten hołd, był niby hołd carów szujskich, wiesz, to był hołd ruski. To nie był hołd ruski, to był hołd moskiewski, a nie ruski. Bo Ruś należała do Rzeczypospolitej wtedy. Dobrze, proszę Państwa, bo jest... 53, to będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję za przybycie panu doktorowi, za wykład i za dyskusję.